stawić kilka tras w obrębie całej Kotliny Kłodzkiej, czyli od Kłodzka w różne strony. Zaczyna się pętla Kłodzka, tak jak widzicie. Tutaj kierunek Złoty Stok. Witam ponownie. A ja jestem ciekawa, czy nasi widzowie się trochę stęsknili za nami. To dla ciebie. Dziękuję. Nie trzeba. Nie trzeba było? Oj, ludzie. Ale ładne. Dobry. Witamy. Po dłuższej nieobecności. Cześć wszystkim widzom. Witamy serdecznie. Hejka. Chcemy wam pokazać, w ogóle zrobić wstawić kilka tras w obrębie całej Kotliny Kłodzkiej, czyli od Kłodzka w różne strony. Trasy będą w różnych kilometrach. I chcemy po prostu zrobić taki w ogóle dział na naszym kanale. Wszystko od Kłodzka w każdą stronę, żebyście, jak ktoś będzie chętny kiedyś przyjechać do Kłodzka, żeby wiedział, gdzie może się wybrać rowerem lub na piechotkę. No dzisiaj mamy pierwszy wyjazd. Jedziemy nad Zalew Kozielno. Jest to bardzo ładny zalew, tam przyjeżdża sporo ludzi kamperami, pod namioty, na hamaki. Można go świetnie objechać rowerem, bardzo klimatyczny, także zobaczycie. I po prostu chcemy stworzyć taki dział od Kotliny Kłodzkiej, jak już mówiłem. Dzisiejsza trasa pi razy oko to jest 90 km na takim pełnym luzie. Od Kłodzka dokładnie 9 km. Podjazd miejscowością Wojciechowice. Miejscowość to jest Łaszczowa, już szczyt Łaszczowa w Górach Bardzkich. I tutaj zaczynają się single tracki. Pierwszy single track to jest pętla Łaszczowa. Po drugiej stronie dosłownie ulicy zaczyna się pętla Kłodzka, tak jak widzicie. I nią właśnie możemy zjechać do Podzamka i kierować się później w stronę Kolonii Gaj, na Złoty Stok lub na Przełęcz Jaworową. Te single tracki wszystkie są świetnie połączone, także jest na sporo godzin objazdu. To tak pokrótce było na początku naszej wyprawy. Jedziemy w kierunku Laskówki, w stronę Kamieńca Ząbkowickiego, w stronę Pałacu Marii Orlańskiej. I pokażemy wam dalszą trasę w stronę właśnie Zalewu Kozielno. Do miejscowości Laskówka z Przełęczy Łaszczowej macie niecałe 3 km. Oczywiście 3 km totalnego zjazdu, cały czas w dół. Yeah.
Przełęczy Łaszczowa, dojeżdżamy do miejscowości Dzbanów i zaraz za tablicą miejscowości skręcamy w prawo i jedziemy takim pięknym szlakiem w stronę Złotego Stoku. Jedziemy teraz jakieś 3 km mniej więcej do drogi asfaltowej między polami, taką fajną drogą. Droga jest naprawdę fajna, utwardzona, także bez problemu każdym rowerem można tutaj przejechać. Zrobili krótki przystanek na górce, żeby popodziwiać fajne widoczki. O, tam będziemy jechali tą drogą, tutaj po takim łuku, widać na wzgórku, tam się kończy nasza dróżka. Tam mamy widoczne takie z czerwonej cegłówki zabudowania pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim, polecamy zwiedzić. Cały czas i w dalszym ciągu jest odrestaurowywane. Łyka wody i śmigamy dalej. Pogoda, najważniejsza pogoda nam dopisuje. Co my dzisiaj w ogóle mamy? Sobota, 8 czerwca, tak? 8 czerwca. Dzisiaj jest też Dzień Dobrego Samopoczucia. O, proszę bardzo. Miłego dnia Pani życzę. I wzajemnie. Po przejechaniu koło 1,5 km z takiej polnej drogi wyjeżdżamy już na asfalt. No, taka wiosna w pełni. Wszystko kwitnie, rośnie, dojrzewa i z takim ciepłym powiewem wiatru te wszystkie zapachy. Dojeżdżamy powoli do miejscowości Mąkolno. I przez Mąkolno jedziemy około 2,5 km i będziemy skręcać w lewo na taką fajną już ścieżkę rowerową, bym to powiedział. A ten skręt będzie świetnie oznaczony, po prostu będzie taki potężny komin, jedyny wysoki, na którym zawsze prawie są bociany. Po około 2 km główną drogą skręcamy w lewo, Patrycja już pokazuje. Jak tylko w lewo skręcicie, macie piękny komin, na którym, jak widać, jest pan lub pani bocian. Są dwie drogi, w prawo na szuter, a my jedziemy w lewo. O, mały jest! Jest mały w kominie. Dwie sztuki. Dwie sztuki małych? Dwie sztuki maluchów. Nowi mieszkańcy miejscowości Mąkolno. Tato na piwie, tata Bociek. A po prawej stronie w oddali mamy Złoty Stok. Tak jest i wieża kościoła, taka do szpica, ładnego zresztą. No i w górze gdzieś tak troszkę do lewej to Jabornik Wielki. Mamy taką fajną ścieżkę i cały czas lecimy prościutko. I dojeżdżamy do miejscowości Płonica, gdzie na głównym skrzyżowaniu, czyli za jakieś 100 metrów, skręcamy w lewo. Miejscowość Sosnowa, na końcu miejscowości skręcamy w lewo. Patrycja się przypatruje, ale gdzieś jak wyjedziemy kawałek dalej, o, widać stąd, ujawnia się pałac w Kamieńcu Ząbkowickim, a po prawej stronie, tam hejt w oddali, będzie Zalew Kozielno. A z tyłu za nami mamy nasze przepiękne góry. Po prostu góry. Po prostu góry. Oczywiście góry złote. A tu mamy boczki. Czyli Patrycja tam was trochę oszukiwała.
bo mama pilnowała dwa małe bodźki, a ona powiedziała, że tato jest na piwie. Nieprawda. Tato z kumplami szuka tutaj żab. Fajne klepotki. A teraz po lewej lepiej widać nasz pałac w kamieńcu Ząbkowickim. I dojeżdżamy do miejscowości Topola. Trafiliśmy akurat na wesele. Jesteśmy na zalewie Kozielno. Z Kłodzka 35 km do zalewu. No i moi drodzy, jesteśmy. Zalew Kozielno. Z widokiem na Góry Złote po prawej stronie. No i my oczywiście mamy w planie, objedziemy cały zalew ósemką, czyli pojedziemy po prawej stronie zalewu. Po środku zalewu jest most. Przejedziemy na lewą stronę, dojedziemy do Paczkowa i wrócimy z powrotem i później prawą stroną na kamieniec Ząbkowicki. To co? Jedziemy. Jedziemy na jakieś piwko. Na piwko? Jakoś kurczaczka, kebabka. Kebab, narodowa potrawa Polski. Słyszeliście, to jedziemy na piwko. Jeśli oglądaliście nasz wcześniejszy film, temat kajakowy, to właśnie tutaj cały ten zalew opłynęliśmy kajakiem z każdej strony. Także objeżdżamy teraz calutki zalew, tak zwaną ósemeczką, i zobaczymy. Na końcu zalewu jest miejscowość Paczków, bo tam są jakieś sklepy, może podjedziemy po jakąś orężatkę. A ja jestem ciekawa, czy nasi widzowie się trochę stęsknili za nami, czy coś lajkują, czy coś subskrybują, ale to nie oznacza, że my nicżeśmy nie robili, nigdzie byśmy nie jeździli, bo jeździmy cały czas już na rowerach i nawet prawdę powiedziawszy fajne były trasy, takie góry, Machowski Krzyż, Bożanowski Spiczak. Fajne rzeczy byśmy wam pokazali, ale wtedy nie wzięliśmy kamery. No i tak. Ale jeszcze takie trasy wam nagramy. Dokładnie, moi drodzy. Tak jak widać z tyłu, na moich plecach waży około 9 kg. I nie zawsze chce mi się brać ten wszystki sprzęt, a jednak chcielibyśmy nakręcić dla was, kurde, te filmiki z tych naszych wypadów, bo to co na miejscu tu jest, to my wszystko znamy, ale przecież wy oglądacie z różnych stron Polski i nie tylko. Także jak właśnie o to chodzi, że padliśmy na pomysł, że jak ktoś przyjedzie do tego Kłodzka albo w pobliżu, to będzie miał mniej więcej pogląd już na te trasy, na te miejscowości, co można zwiedzić. Ale moi drodzy, oglądajcie nas, obserwujcie, czekajcie na kolejne odcinki, bo pokażemy jeszcze wam fajne filmiki tutaj z takich krótszych, dłuższych tras. No i oczywiście taka krótka zapowiedź, że szykujemy się i planujemy kolejną taką dłuższą podróż przez Polskę z sakwami. No ale to już później będzie taka większa zapowiedź. Kampery bardziej od lewej strony będą i później od prawej na samym końcu, bo tam są najlepsze wjazdy. Bardziej troszeczkę terenów leśnistych. Dokładnie. Jak na razie Kozielno to jest taki jeden z ostatnich zalewów tutaj w pobliżu Kotliny Kłodzkiej, gdzie można przyjechać sobie kamperem, rozłożyć namiot, postawić kampera, postawić przyczepę. Jest to wszystko jak na razie za darmo. Ile to jeszcze potrwa, nie wiadomo, zobaczymy. Wiadomo, że w dzisiejszych czasach, gdy turystyka kamperowa się tak rozwinęła u nas w Polsce, no to wszędzie powoli robi się wszystko płatne, po kolei jak leci. Pięknie, spokojnie,
woda jest naprawdę w miarę czysta. Nie wiem, czy będzie widać, ile małych rybek jest. Prawa strona zalewu, która jest większa i ma tą potężną taką wyspę Hitchcocka tam w oddali. Na tą wyspę można sobie spokojnie przypłynąć kajakiem czy pontonem i tam ptasiorów jest masę. Z Patrycją zawsze, jak przyjeżdżaliśmy na Kozielno, czy to rowerem, czy na motocyklu, to tam przyjeżdżaliśmy od zabudowań, od prawej strony. A ja ją pierwszy raz wziąłem teraz i wjechaliśmy po prostu od samego początku zalewu i miała chwilę konsternacji w końcu, od której strony my wjechaliśmy. I tu, jak mówiłem, od tej strony już po kolei ustawiają się campervany, kampery. A tu mamy, tak to wygląda. Już ta druga połowa zalewu od lewej strony. A później będziemy tam head wracali tamtą stroną. Od strony gór. I rower, i słońce, i tlenę, i woda. I głodna. I miłe towarzystwo. O! Jeśli to o mnie, to normalnie rogal na twarzy. Będą lody albo coś do picia? Znowu z tymi lodami, nie wiem, o co chodzi, Patrycji, ale okej. Okay. Gryczan. Gryczan? Coś pomyślimy.
Pan się patrzy prosto. Przed siebie. Ja cały czas patrzyłem się przed siebie. I gdzie indziej. A nie na boczki. No co, jak dziewczyny w toples leżą i się opalają. Jeszcze to muszę dbać o ciebie, bo wjedziesz do jeziorka i co? Objazd tego zalewu to już jest naprawdę przyjemny. A przyjechać tu z Kłodzka, objechać elegancko i wrócić to już malina. Kończymy objazd lewostronny zalewu. Tam przed nami mamy następny most. Z tego mostu już woda wylatuje przez Tamę w stronę Paczkowa i leci do jeziora Odmuchów, a później do jeziora Nyskiego Głębinów. A tak wygląda od drugiej strony. Tam po środku macie wyspę i cały zalewik. Chyba jedziemy do Paczkowa znaleźć jakiś sklep i zrobić sobie jakieś małe zakupy. A właśnie, Patrycja mówi właśnie, ujście do jeziora Odmuchów. Tak jest, też ładne i szerokie. No i moi drodzy, jesteśmy w miejscowości Paczków. Dookoła miasta takie mury obronne. A my po prostu przyjechaliśmy do Paczkowa, jak to się mówi, poza wyznaczoną trasą, żeby tylko coś kupić, jak mówiłem wcześniej, do jedzonka i wracamy z powrotem nad zalew, na szlak. Mamy już nasze zakupy. Jakieś tam chipsy, jakiś tam złocisty napój. Woda Patrycja schowała już do sakwy, żeby nie drażniło ją smok te. Patrycja wpadła, że zajedziemy jeszcze na narodową potrawę Polski i spróbujemy mieszane wołowina, kurczak, mieszane soski. Patrycja pierwsza na chodnika. Kapuśniko. Wjeżdżam w niego. Kebaby, powiem wam, nawet smaczne. Wołowina, kurczak, sosy mieszane. Lekko kąsają. Lekko kąsają, Patrycja mówi. Jeden sos jest naprawdę fajny, pikantny. Pojadłam, a jestem w połowie. No, ja ci dam pączkarnia. Ledwo po kebabie już pączkarnia? Piernia. Jej ręce na bok chodzą jak takiej małej dziewczynce. Tutaj na lewo możemy zjeść to, tu to. No, a my objeżdżamy rynek i wracamy z powrotem nad zalew i będziemy się kierować później z zalewu na pałac na drugi zalew. Marianny. Witamy z powrotem nad zalewem. To my byli na tamtej stronie? No, po tamtej byliśmy. Patrycja jakoś tak jedzie teraz wolniej po tym kebabie. Nie za bardzo widzę, żeby rozruszała się. Bardziej taka ospała. No, zjadła, popiła i teraz się nie chce pedałować. Teraz powinna być poobiednia drzemka, siesta, pauza. No, a my jedziemy już od lewej strony i tak jak widzicie, z tej strony jest fajnie zarośnięte drzewami, bo tam było otwarte wszystko, ale tu jest zarośnięte drzewami, właśnie tu jest najwięcej samochodów, kamperów, przyczep, bo jest to cały czas w cieniu.
będziesz jeść tutaj. No i sporo. Szukamy gdzieś jakieś fajne miejscowe, żeby usiąść, coś się napić. Tak. A później gdzie jedziemy? Do Czech. Nie, tym razem nie, ale było blisko. Do Kamieńca? Ona kocha te Czechy, co? Tak, do Kamieńca jedziemy, do pałacu. Marioli. Do pałacu Marioli i pokażemy wam ten pałac trochę z ważki. Patrzcie tutaj, temperatura 43 stopnie w słońcu. No, powiem wam, pojechało po grubemu. No, moje ręce też. No, tu ładnie na czerwono. Młynarz. Młynarka. Węglarz. Węglarz, o! Piękne. Kolor magenta. Róż. Fucsja. Jezu, fucsja, magenta. Jakie fucsja, fucsja. Dajcie spokój, to jest normalnie róż. No tak, wy to znacie, różowy, czerwony. Nie no, jeszcze czarny i biały. I tak wygląda. Od tamtej strony, od mostu przyjechaliśmy. A niestety, nie wiem, ale kamera tego nie odda. Tak wyglądają nasze piękne góry w oddali. Tutaj mamy fajną miejscówkę. Zero ludzi, dużo prądu. Ale nad zalewem i tu sobie usiądziemy na jakieś picie. O jedzeniu nawet nie myślę, bo kebab nas załatwił. Patrycja zresztą pół kebaba wiezie schowanego w kufrze. Nad czym kontemplujemy? Patrycja smok te na dwa łyki wzięła. Dobre. Dobre. Nie, dziękuję. Mam złoty napój. Złote gazowane. Złote zimne gazowane. O, właśnie. Wielki jaszczur. O. Ale przyjemnie, bo wieje taki super wiaterek od wody. Jest. I witamy ponownie, moi drodzy. Wyjechaliśmy z zalewu, przejechaliśmy niecałe, może 8 km i jesteśmy w Kamieńcu Ząbkowickim pod pałacem Marianny Orańskiej. Marianny Orańskiej. I tak wygląda odnowiony cały pałac. Pokażemy go z zewnątrz, pokażemy go z lotu drona. A od wewnątrz innym razem, kiedyś byliśmy zwiedzać, pięknie jest w środku, wszystkie komnaty, wszystko wygląda naprawdę super, ale dzisiaj nie, dzisiaj jest za późno i chyba o tej godzinie zresztą już jest zamknięte. A tam jest studnia, to białe, ta ala biała wieża, na wprost to jest studnia i tam pewna legenda z tą studnią jest, ale póki pani mówi, żeby... A czy póki zacznie opowiadać o tej legendzie przewodniczka, to pierw mówi, żeby nie wrzucać żadnych kamyków do studni. Oczywiście póki ona wypowiedziała te słowa, co ja zdążyłem zrobić? Wrzucić jako pierwszy kamień. Patrycja nic nie mówi, bo po drodze połknęła trzy muchy i tak ledwo dycha. Tylko słyszałem, jak za mną ktoś... Running wild.
so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. I wyjeżdżamy z Kamieńca Ząbkowickiego. Zamek zostawiamy za sobą. I kierujemy się teraz w stronę Barda. Dla ścisłości w prawo na Ożary. I wjeżdżamy do Ożar. A po lewej stronie mamy Złoty Stok. Góry Złote. I takie piękne widoki. A bardziej w tamtą stronę Góry Bardzkie. Trasa na chwilę teraźniejszą 67 km. My z tym paczkowym gdzieś myślę wyrobimy się w 98, czyli dobijemy do tej setki i do Domciu. Do Barda stąd mamy jakieś 6 km. Do Przyłęku 5 km. Plany z Patrycją. No. Jak zakończymy dzisiaj dzień po powrocie do domu. I tu macie Nysę. I jej meandry. Zakola. Wysepki. Zakola? Jakie zakola? Ja nic o tym nie wiem. Przyłęk. No i mamy bardzo Przyłęk. I 70. Przy Łęku. Przy zachodzie. No jeszcze zachodu nie jeszcze ma. Jeszcze do zachodu troszkę jest. Kto mocniejszy, kanion czy żuber? Jesteśmy, moi drodzy, w Bardzie. I mniej więcej przedstawiam wam, co jest do zwiedzenia w tym mieście. Nie uciekaj. A tam na górze, w oddali, tam gdzie widać wieżę, macie, moi drodzy, Bazylikę Najświętszej Marii Panny. A na górze, tam w oddali, to jest właśnie urwisko skalne z krzyżem, gdzie rozpościera się piękny widok na całą okolicę w stronę Barda i w stronę Ząbkowic. A tutaj to, co widzicie, to jest Nysa. Czy Patrycja pamięta ten spływ Nysą? Pamiętam. Pajowy. Też przygoda. Fajna taka.
3 godziny czy 4 godziny żeśmy się kręcili po tej Nysie. A najlepsze było początek, gdy spłynęliśmy ze 2-3 kilometry i okazało się, że Patrycja zostawiła kluczyki w aucie, które stało tutaj już na mecie. A auto drugie stało po prostu w bardzie, który mieliśmy wrócić. I te kluczyki od drugiego auta Patrycja zostawiła po prostu w pierwszym aucie i musiałem zatrzymować po 3 kilometrach kajak. I pierw płynęliśmy pod prąd Nysą, ale to się nie udało i z buta później przez łąki się przedzierałem. Przez takie spady, jak gdyby progi rzeczne, to przez nie byśmy już z powrotem nie pod prąd nie podpłynęli. Jakieś 6 kilometrów przed Kłodzkiem od strony Młynowa mamy już bardzo fajną ścieżkę boczną. Tak to wygląda razem z Patrycją. Jesteśmy, moi drodzy, w Ławicy i stąd, dokładnie z tej wysepki, zaczynają się wszystkie spływy pontonowe i stąd też kajakiem zaczynaliśmy. Miłe wspomnienia z tamtych czasów, bo naprawdę jest to niesamowite przeżycie, czy to kajakiem, czy to pontonem, ale naprawdę świetnie. Tak jak Patrycja mówiła, ponad 3 godziny dobrej zabawy. Mamy 84 kilometry. Tak. Potwierdzone. Jesteśmy, moi drodzy, 5 kilometrów przed Kłodzkiem, a w oddali, chociaż na dzisiaj nie zapowiadali nic, taka ulewa i już dwa razy porządnie grzmotło i poszły tam fajne błyskawice. Po prostu leje tam aż ciemno. Jakby to powiedzieć, prawie jak w domu. Dziękujemy, drodzy Państwo, że wybraliście się na tą wyprawę razem z nami. Jak widzieliście, cała trasa miała mniej więcej 92 km. Myślę, że materiał z pierwszego filmu Co zwiedzić obok Kotliny Kłodzkiej Wam się spodobał. Jeśli tak, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, dajcie lajka i zapraszamy na następny film, który już będzie niedługo. Serdecznie pozdrawiamy!